która specjalizuje się w prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności startupów. I Karolina dzisiaj opowie Wam trochę o tym, jakie mogą mieć obowiązki blogerzy w kontekście przetwarzania danych osobowych. Zapraszam. Dziękuję Ci, Tomku, za wprowadzenie. Tak jak powiedziałeś, jestem się Karolina Gorczyca. Od ponad roku razem z koleżanką obsługuję krakowskie AIP, czyli Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie mamy w obsłudze około 300 startupów. Większość z nich zajmuje się w ten czy inny sposób działalnością z użyciem internetu, więc generuje to całe mnóstwo sytuacji prawnych i mnóstwo pracy dla nas. Myślę, że to może być też dla Was troszeczkę pomocne, więc chciałam się z tą wiedzą z Wami dzisiaj podzielić. Na początku chciałam zapytać, jak wiele osób prowadzi bloga? A z tych osób, które jeszcze tego bloga nie prowadzą, ile z osób myśli o założeniu bloga? Więc nieźle. Ja z koleżanką zaczęłam prowadzić bloga w kwietniu i jak dotąd bardzo tą formę polecam. Myślę, że dla większości blogerów w pewien sposób miarą sukcesu jest to, jak dużo osób do nas trafi, jaki mamy odzew i jaki mamy kontakt z naszymi czytelnikami. I wszystko jest super i takiego sukcesu każdemu życzę. Natomiast w przypadku tego sukcesu może pojawić się też może nie problem, ale wyzwanie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem danych. I ten sukces może zostać zakłócony przez takiego pana, o którym mówimy, GIODO, który może przyjść, zapukać, sprawdzić i powiedzieć, no gdzie macie te dane, jak je przetwarzacie i co z nimi robicie. I żeby wiedzieć, jakie są obowiązki blogera związane z przetwarzaniem danych osobowych, to zawsze warto wiedzieć tak naprawdę, o co chodzi z tymi danymi. I teraz ja tutaj nie będę czytać całego przepisu, bo mija się to z celem. Chętnie, jeżeli ktoś ma ochotę, to wyślę nawet ustawę całą. I do poduszki to jest naprawdę lektura wspaniała i trudno zastępowalna. Natomiast danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą w sposób pośredni albo bezpośredni prowadzić do identyfikacji danej osoby. I dla nas prawników jest zawsze fajna zabawa z takimi niedookreślonymi terminami. Bo co znaczy w sposób bezpośredni albo pośredni i co to znaczy, że można łatwo osobę zidentyfikować albo nie. Imię i nazwisko, no wiadomo, że łatwo zidentyfikować. Wizerunek, no też. Czasami nawet tatuaż, ale co, ważne, żebyście wiedzieli, że na przykład po adresie IP też można uznać, że adres IP jest daną osobową. Czy każdy adres e-mail według Was może być daną osobową, jak myślicie? Czy może zadam pytanie zamknięte, będzie łatwiejsze z podniesienia ręki. Czy zawsze adres e-mail jest daną osobową? Tak? To jest za tak, jak do góry. I tak, i nie. O, dobra, to jest dobra odpowiedź. Chociaż nie w przypadku zawsze. Co do zasady, adres e-mail jest daną osobową. Jeżeli takie adresy gromadzicie, to niestety ale wszystkie obowiązki, o których zaraz powiem, Was obciążają. Ale jeżeli adres e-mail jest typu stokrotka@kwiatuszek.małpa.buziaczek.pl i adres IP, z którego najczęściej osoba loguje się na ten e-mail, się zmienia, to znaczy nie zawsze z tego jednego komputera przy tym jednym domu wieczorem sobie sprawdzam, czy do mnie jakaś sympatia napisała na tego buziaczka, to wtedy taką daną osobową nie jest. Chodzi o to, żeby osobę bez, jak zobaczycie tutaj w ustępie trzecim, bez nadmiernych kosztów czasu działań można było zidentyfikować. Tak samo, jeżeli macie maila, na przykład kontakt@wp.pl, no to nie jest to dana osobowa, bo ciężko w ten sposób zidentyfikować osobę fizyczną. Natomiast jeżeli jest imię i nazwisko, pierwsza litera imienia i nazwisko, adres IP, który się często powtarza, to takie dane są danymi osobowymi i obciążają Was obowiązki, o których będę mówić dalej. Obowiązki te związane są z przetwarzaniem danych osobowych. I teraz często mi się zdarza, że klienci przychodzą albo startupy przychodzą i mówią, no tak, ale ja nie przetwarzam, ja nic z tym nie robię, ja tego nie zmieniam, nie modyfikuję, tylko robię kopiuj i wklej. Tak, zapisuję sobie gdzieś, no i wysyłam potem newsletter albo wysyłam informacje. No to jest też przetwarzaniem, bo przetwarzanie to jest słowo jedno, ale myślisz sobie bardzo dużo, bo ustawodawca, chcąc zrobić wielki prezent blogerom i innym osobom, wskazał, że przetwarzanie danych osobowych są jakiekolwiek operacje, więc wszystko, co z tymi danymi robicie, czy je modyfikujecie, czy archiwizujecie, czy porządkujecie, czy usuwacie, to też jest przetwarzanie i to też jest praca na danych osobowych. Obowiązek związany z przetwarzaniem danych osobowych, a w zasadzie cztery obowiązki, o których będę mówiła jeszcze za moment,
obciążają wszystkie osoby, poza tymi, które na przykład przetwarzają te dane właśnie w celach osobistych lub domowych. Cele osobiste lub domowe to brzmi trochę blisko i kiedyś w moim przyjaciółce się wydawało, że przecież no, to jest mój cel osobisty, żeby wysłać newsletter, albo to jest mój cel osobisty, bo na tym nie zarabiam, bo nie mam dodatkowych środków. Ale te cele osobiste lub domowe to jest na przykład spisanie sobie telefonów kontaktowych, które macie w komórce, albo stworzenie swojej własnej bazy e-mail znajomych, gdzie nie wysyłacie im informacji związanych na przykład z blogiem, tylko własne prywatne dane. Takiej bazy nie musimy zgłaszać, pozostałe bazy niestety muszą być zgłoszone do GIODO. I teraz tak, każdy bloger, który gromadzi dane osobowe, bo jeżeli prowadzimy bloga, a tych danych nie gromadzimy, nie sprawdzamy, kto zagląda na naszego bloga, nie wysyłamy żadnych maili, to te obowiązki nas obciążają. Ja jeszcze nie zaczęłam wysyłać newslettera razem z koleżanką na blogu, którego prowadzimy. Trochę przez to, żeby nie mnożyć dodatkowej pracy swojemu koledze, który zajmuje się stroną techniczną. Bo to, o czym mówimy tutaj cały dzień, to dla mnie jest w większości wyższy poziom abstrakcji i te wszystkie kody HTML to jeszcze więcej to jest, ale cała reszta to jest bardzo ciężko przyswajana, więc podziwiam Was bardzo i ogromny szacunek tylko na Waszą stronę. I ja kody jedyne, jakie przyswajam, to tylko te z paragrafami i to no, często po wielu godzinnych analizach. Więc jeszcze się nie przechodziłam przez tę drogę, natomiast pomagałam osobiście, a pomagałam wielu osobom, wielu startupom tę drogę przejść. I przede wszystkim, co jest ważne i co zawsze nasuwa wątpliwości i pytania, to jak z tymi obowiązkami się wywiązać, w jakim terminie i kiedy. I teraz obowiązki, o których mówię, to tak jak widzicie na slajdzie, obowiązek uzyskania zgody, obowiązek informacyjny, obowiązek zabezpieczenia danych i obowiązek ich rejestracji. Obowiązek uzyskania zgody jest często przedmiotem różnych wątpliwości. Bardzo często stosowana jest taka technika, że wystarczy zaznaczyć checkbox i to jest jak najbardziej prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami. Są serwisy, na których w regulaminie możecie zobaczyć gdzieś małym druczkiem, to w czym się prawnicy specjalizują, małymi literkami na samym końcu, że udostępniając adres e-mail, tak naprawdę właściciel czy dysponent tego adresu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. I nie jest to forma prawidłowa, bo zgoda nie może być dorozumiana, zgoda musi być wyrażona wprost i osoba, która tę zgodę udziela, czy wy jej udzielacie, czy wy ją uzyskujecie od kogoś, musicie mieć świadomość tego, że po pierwsze przekazujecie dane osobowe, po drugie dla jakiego celu, po trzecie dla jakiego podmiotu, po czwarte co z tymi danymi będzie robione. Musicie też mieć świadomość i jeżeli sami te dane gromadzicie, to musicie poinformować o tym, że dysponent adresu e-mail w każdym momencie może mieć wgląd do tych danych, może je zmieniać, żądać usunięcia, uaktualnienia i właścicielem tych danych osobowych zawsze, ale to zawsze jest osoba, której dane dotyczą. Wy możecie być wyłącznie dysponentem tych danych i możecie je tylko przetwarzać. I teraz co jest ważne, tutaj wskazałam taką przykładową zgodę na przetwarzanie danych. Bardzo często pojawia się sytuacja, jeżeli zbieracie adresy e-mail w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to taka zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych nie jest zgodą wystarczającą, bo jeżeli chcecie wysłać na przykład informacje handlowe, to musicie także uzyskać zgodę na przekazywanie informacji handlowych. To wynika z artykułu 182 ustawy Prawo telekomunikacyjne. O czym warto pamiętać, to, żeby te zgody były przewidziane z osobnymi karteczkami czy checkboxami, dlatego że nie może być tak, że zgoda jest w jakiś sposób wymuszana i nie może być tak, że dysponent tych informacji nie ma prawa do decydowania, co udostępnia, a czego nie. Zgoda nie powinna być w jednym na wszystko, tylko po prostu osobno, żeby mógł się dysponent tych informacji wypowiedzieć co do tego, na co tą zgodę wyraża. Obowiązek informacyjny obejmuje ciążące na nas, jeżeli gromadzimy dane, obowiązek poinformowania o naszym adresie, imieniu, nazwisku, o celu i zakresie, dla jakiego te dane będą przetwarzane. Też o tym, że dysponent ma prawo dostępu do danych i do ich modyfikacji.
i też, że te dane przekazywane są dobrowolnie i w każdej chwili ta zgoda może zostać wycofana. Ja zawsze polecam taką praktykę i myślę, że ona się najlepiej sprawdza, jeżeli macie na stronie internetowej możliwość zostawienia adresu e-mail, po prostu zrobić to przez maila potwierdzającego, że tak, wysłanego do tego dysponenta danych, że wyraża on zgodę, ma świadomość, że administratorem danych jest Karolina Gorczyca, zamieszkała tu i tam, dla celów marketingowych związanych np. z przesyłaniem newslettera związanego z prowadzeniem bloga o konkretnym adresie. I że osoba zawsze ma prawo i możliwość usunięcia tych danych. I w ciągu 30 dni, jeżeli ktoś się do nas zwróci o modyfikację albo o usunięcie danych, to musimy to odpowiedzieć na to zapytanie. Kolejnym obowiązkiem jest obowiązek zabezpieczenia danych. Obowiązki te sprawdzane są przez kontrolę zwiadowych, więc warto zawsze te zabezpieczenia mieć. Wystarczy, że będzie to zabezpieczenie, na przykład folder zabezpieczony hasłem, nie trzeba z jakichś specjalnych zabezpieczeń bardzo wyszukanych, ale zawsze się podkreśla, że no, musi to iść z duchem czasu, jeżeli ktoś 10 lat temu sobie zabezpieczył bazę hasłem, nie wiem, pinem 1, 2, 3, 4, no to niekoniecznie dzisiaj jeszcze to może być wystarczające. Obowiązek rejestracji możecie bardzo szybko i bardzo łatwo przez stronę GIODO zgłosić. Co ważne, takie zgłoszenie powinno być przed rozpoczęciem gromadzenia danych i nie ma żadnych kosztów związanych z tym. Czas trwania procedury to około miesiąc. GIODO przysyła informację, że tak, można sobie już te dane przetwarzać i możemy spać spokojnie i gromadzić adresy e-mail. O czym też myślę warto wiedzieć, ale czym nie należy się zbytnio przerażać, to to, że w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych przewidziana jest odpowiedzialność karna z maksymalnie do 2 lat pozbawienia wolności albo jeszcze grzywna, ograniczenie wolności. Brzmi to dla jednych strasznie, dla innych zabawnie, no nie ma się czym przerażać, może rzeczywiście to zabawnie jest właściwszą reakcją, dokładnie. Raz, że lata szybko lecą, a dwa, że no... jeżeli w wyniku kontroli GIODO usuniemy wszelkie dotychczasowe nieprawidłowości, to, a te nieprawidłowości nie były na jakąś przeraźliwą skalę, to nie ma problemu z tym, żeby ponosić odpowiedzialność. To raz, dwa, jeżeli w wyniku kontroli GIODO zostanie nałożona decyzja, do której zostaniemy zobowiązani do podjęcia określonych działań, tego nie zrobimy, to musimy mieć świadomość, że też możliwa jest odpowiedzialność administracyjna do 10 tysięcy złotych. O roszczeniach osoby, której dane osobowe dotyczą, jeżeli te dane nie zostaną przez nas usunięte albo zmodyfikowane, to osoba może się powoływać na ochronę danych osobowych i na ochronę dóbr osobistych z artykułu kodeksu cywilnego i sądownie żądać, wezwać nas najpierw w drodze formie pisemnej, a potem sądownie żądać usunięcia danych i na przykład naprawienia wynikającej szkody. Ja czytając, że tak tworzyłem swoją wiedzę do tego dzisiejszego wystąpienia, przeczytałam, że jeżeli ktoś wrzuci zdjęcie klasowe sprzed 30 lat i oznaczy imię i nazwisko danej osoby, to można powiedzieć, że jeżeli na przykład nie wyglądała zbyt korzystnie, to narusza to jej dobra osobiste i należy mieć zgodę na powszechnienie takiego wizerunku, który też jest daną osobową. Jak to zrobić przez MailChimpa i przez maila? Nie wiem, jak wiele osób z Was korzysta z tych udogodnień. Jest to super sprawa, bo możemy przekazać administrowanie danych z podmiotem zewnętrznym. Natomiast o czym warto pamiętać, to, że na gruncie polskiego prawa umowa o przekazanie przetwarzania danych osobowych musi mieć formę pisemną. Forma elektroniczna z podpisem bezpiecznym jest formą pisemną, natomiast takie umowy z podpisem bezpiecznym nie są zawierane, więc konieczna jest forma pisemna tradycyjna, czyli własnoręczny podpis, nie jeden, czyli mój albo kogoś z Was, tylko i mój, i tej osoby, czy z MailChimpa, czy z FreshMaila, którzy te dane będą przetwarzali. I teraz, jeżeli forma ta nie jest dopełniona, to całe szczęście, umowa nie jest nieważna, bo w przypadku innych form zastrzeżeń w kodeksie cywilnym tak jest, tylko są problemy dowodowe. Jeżeli zgłaszacie się do MailChimpa, to poproście ich też o przesłanie takiej umowy, podpiszcie. No i w sieci idealnym byłoby tak, żeby oni też Wam przesłali podpisaną przez siebie, Wy podpisujecie swój egzemplarz w dwóch kopiach, wysyłacie im jeden, sobie zostawiacie i wtedy tak, to już jest tak super lege artis, wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.
trochę galopuję, ale już mówiliśmy tutaj o terminowości i zaspominałam, więc nie chcę tej terminowości przekroczyć. Dlatego jeszcze na końcu tylko chciałam dwa słowa odnośnie treści zamieszczonych na blogu w komentarzach, bo to jest bardzo paląca kwestia i w sumie dość interesująca, jak dla prawników. Kto odpowiada za treść komentarzy? Za treść komentarzy odpowiada nie tylko osoba, która ten komentarz zostawia i pisze ty taki, to owaki, albo ten ukradł tamtemu coś, albo na przykład moje zdjęcia, które są objęte prawem autorskim, o czym o prawie autorskim mówiliście też wczoraj. Ale za komentarze odpowiedzialna jest też osoba, która ma tego bloga, jeżeli ma możliwość moderowania komentarzy. Jeżeli jest duży serwis, który komentarze, które są komentarze na przykład jakoś automatycznie oceniane, to jest możliwość wyłączenia tej odpowiedzialności. A co do zasady, jeżeli macie możliwość, a na WordPressie, o czym się przekonałam, taka możliwość jest, to odpowiadacie za treść tych komentarzy, więc pilnujcie, żeby nie były one sprzeczne z prawem albo naruszające czyjeś dobra osobiste. Mój czas się skończył, więc mogę was tylko zaprosić do siebie na bloga. Nie gromadzę tam waszych danych osobowych, ale można przeczytać wiele informacji odnośnie własności intelektualnej, odnośnie przetwarzania danych osobowych i informacji, z którymi się spotykam w pracy ze startupami. Bardzo serdecznie dziękuję i staram się już nie ich przedłużać. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to możemy teraz na to na komentarzu. Mamy 5 minut na pytania, więc teraz może... Wow. No dobra. Znaczy słuchajcie, generalnie mamy przerwę obiadową teraz, więc jak ktoś nie zdąży, to myślę, że możecie dopaść Karolinę, chyba że Karolina dzisiaj jedzie na wycieczkę tramwajem. Nie, ja zostaję w Krakowie, jestem cały czas w Krakowie, także nawet na wycieczkę z tramwajem można pytać lecie czego. Dobrze. Jak włączyłeś? Zielona lampeczka powinna jest być. Dobra, ja mam w takim razie pytanie, która mnie nurtuje praktycznie od początku. W momencie, w którym użytkownik, w którym właściciel bloga udostępnia komentarze na stronie, te komentarze są w domyślnym module, czyli nie w żadnym facebookowym, czyli czy diskus, tylko po prostu imię czy krzywka plus e-mail plus strona internetowa, no to w takim razie chyba wychodzi na to, że zbieramy dane osobowe. No tak, no bo gromadzisz wtedy na stronie, powinieneś sobie taką bazę zostawić. To też zależy od tego, na ile te dane są udostępniane i na ile u mnie się na przykład pojawia tylko ksywka na blogu, jeżeli ktoś zostawia komentarz. Ale w panelu admina jest adres e-mail, data dodania, IP, z którego komentarz został dodany i parę innych metadanych, więc... Tak, ale nie gromadzisz ich wtedy w celach marketingowych i nie wykorzystujesz ich w żaden sposób. Bo jeżeli coś z tymi danymi robisz, wysyłasz adres e-mail, ja się też na tym zastanawiałam właśnie przez to, że sama nie wysyłam żadnych informacji, ale tylko publikuję komentarze, jeżeli ktoś zostawi albo ma jakieś wątpliwości, pytania. Tylko i wyłącznie powiadomienie o nowych odpowiedziach, ewentualnie, tak, jeśli zaznaczy użytkownik czy box. Rozumiem, że w takim razie nie muszę pod komentarzem, pod formularzem komentarzy... Żeby wyrazić zgodę na przetwarzanie? Nie, nie musisz. Tak, całej tej drabinki checkboxów. Nie. Okej. Okay. Dzięki. Okej, okay, kto teraz będzie ten pierwszy? Jakub był pierwszy. Chciałbym zapytać, czy nadal działa ta zasada? Kilka lat temu było w każdym razie tak, że można było ominąć całe GIODO i zgłaszanie bazy, rejestrowanie administratora i tak dalej, jeżeli zakładało się NZOS. Ponieważ jednostki zdrowotne, niepubliczne, były zwolnione z tej specyficznej, jakby nie było, regulacji prawnej. Czy tak to nadal działa? Czy w ustawie ochrony danych osobowych jest cały katalog podmiotów, które nie muszą zgłaszać przetwarzania danych. I tam też są jednostki medyczne, są to dane wrażliwe, dla których też jest odrębna procedura przewidziana, jeżeli chodzi o gromadzenie takich danych. Jest tam wskazane, jakie to są te dane wrażliwe. I tak na przykład ja się bardziej zajmowałam tym z punktu widzenia kancelarii adwokackiej, na ile jest potrzeba na przykład zgłaszania, że gromadzę dane klientów i adresy, i jest wprost wyłączenie w ustawie. Co do NZOS musiałabym ci, to mogę sprawdzić za chwilę, jak skończymy w ustawie, zobaczyć, czy jest tam NZOS wspomniany, czy nie. To znaczy, jeżeli kancelarie nadal są, to NZOS prawdopodobnie też, ponieważ wszyscy lobbyści z tego typu grup oczywiście zapewnili sobie wyłączenia, co naturalne, to ja wam wszystkim polecam. Popracowałem kiedyś dla firmy informatycznej, która założyła sobie NZOS i nie miała problemu z przetwarzaniem danych, a gromadzili ogromne ilości danych o ludziach. Ja mam jeszcze pytanie, czy takiej samej umowy
Czy takiej samej umowy nie powinniśmy z hostingodawcą podpisać, bo on poniekąd też przetrzymuje na swoich serwerach, w swoich bazach danych, dane, które my zbieramy i jakoś zapewnia ich bezpieczeństwo lub nie zapewnia? Znaczy powiem tak, hostingodawca to jest w ogóle inna historia i ja kontaktując się z organizatorami też miałam dość sporą wątpliwość, ale jednak dane osobowe wygrały, bo ostatnio miałam z tym dużo większy kontakt i dużo więcej problemów. Bo z hostingiem to też jest tak, że na to trzeba po pierwsze dużo więcej czasu, żeby mamy to wszystko jest super ciekawe, tak jak na przykład nie jesteśmy właścicielami danej domeny, tylko podpisujemy sobie umowę, gdzie jesteśmy dysponentami i nie możemy domeny na przykład sprzedać, tylko możemy wejść w cesję. I tak samo jest, jeżeli chodzi, nie wiem jak wygląda przy hostingu przekazywanie tych danych, bo jeżeli zawierasz umowę o hostingu, to masz tam też na pewno klauzulę. Natomiast jeżeli nie jest to takie gromadzenie danych masowych, tylko indywidualnie, to możliwe, że nie ma tam tej zgody. Musiałabym zobaczyć tak naprawdę, jaka jest treść składanych oświadczeń, żeby ci powiedzieć, czy jest obowiązek, czy nie. No bo tam też jakieś, no, jak wspominałeś, jakieś względy bezpieczeństwa muszą być spełnione, tak? No i de facto my nie mamy na to wpływu, jak hostingodawca zabezpiecza bazy danych i swoje serwery, a my tam trzymamy te dane osobowe. Aha, dobra, już wiem, o co ci chodzi. Tak, no to jeżeli nie masz tam zawartej umowy odnośnie przetwarzania danych, a uważam, że nie ma potrzeby takiej umowy zawierać, to w przypadku, gdyby zdarzyło się, że te dane wyciekną, z uwagi na jakieś niedopatrzenie hostingodawcy, to wtedy będzie wyłączenie twojej odpowiedzialności jako administratora danej strony i pociągnięcie odpowiedzialności tego hostingodawcy, jeżeli nie zapewnił bezpieczeństwa odnośnie tych danych. Okej, dzięki. Ktoś coś? Generalnie ja z praktyki powiem w ten sposób, że Home ma wytypowaną umowę właśnie o przetwarzaniu danych osobowych, bo to jest tak, jeżeli na Home mamy wszystkie usługi, więc mailing też idzie od nich. Więc on jest naszym jak gdyby operatorem, który to przetwarza. Za to mam inną zagwozdkę. Serwer z blogiem jest w Chinach. Mailing wysyłam z mojej firmy w Ameryce niepodległej pod Safe Harbor. I co? Ustawa o ochronie danych osobowych stosuje się do wszystkich obywateli polskich na terenie RP i do wszystkich cudzoziemców, którzy na terenie RP mamy zasadę terytorialności, więc teoretycznie, jeżeli dane osób, jeżeli osoby, których dane gromadzisz, są tutaj na terenie Polski, to teoretycznie powinieneś też zgłoszenie do GIODO zrobić. Ja mam pytanie odnośnie checkboxów. Czy te checkboxy mogą być domyślnie zaznaczone, czy... Nie. Właśnie to też jest... Teoretycznie mogą, ale nie jest to tak, jakbyś powinna zgodnie z prawem, żeby było wszystko prawidłowo, tak od A do Z. Powinny być zaznaczane przez użytkownika, bo nie może to być zgoda zrozumiana albo w żaden sposób narzucona. Ja wiem, że to jest fajeczka, tak? Ale powinien sam świadomie zaznaczyć użytkownik. Coś jeszcze? Okay. Bardzo fajna prezentacja. Ja mam tylko pytanko jeszcze odnośnie prawa telekomunikacyjnego, o którym wspomniałaś. Czy mam nową interpretację artykułu 71? Czy jeszcze tego ministerstwo nie wysłało? Myślę, że jeszcze nie wysłało, ale musiałabym to sprawdzić w Leksie, co mogę uczynić za chwilę na korytarzu. Było super. Natomiast jeżeli interesuje Was kwestia na przykład prawa telekomunikacyjnego, czy związanych z tym obowiązków, to popełniłam taki artykuł, ale nie tylko moje treści, ale też innych osób możecie przeczytać na rynku informacji. Jest taka sama informacji.pl, jest z nami Patrycja, to się z tyłu się nie bardzo wychyla, ale polecam bardzo dobra strona związana właśnie z infobrokeringiem i informacjami, w tym też na przykład z takimi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych i z obowiązkami wynikającymi przez prawa telekomunikacyjnego. Okej, ostatnie pytanie. Jakub podniósł rączkę. A czego dotyczy ten tajemniczy artykuł, o którym mówicie? To chyba koleżanka, ona jest bardziej kompetentna. Znaczy, chodzi o artykuł 172, tak? Tak, gdzie była nowelizacja? 71, zgoda na wysyłanie oferty marketingowej.
jest ofertą handlową. Chodzi ci w przypadku prowadzenia działalności zgoda na wykorzystanie urządzeń końcowych. Dokładnie. To, jest, dokładnie, to już sobie nawet głowę uciąć dam, że to jest 172, bo o tym tekst pisałam. Pojawiła się taka sytuacja, że w momencie, jeżeli urządzenia końcowe, czyli na przykład komórki, telefony, iPady, jeżeli są wykorzystane do przekazywania informacji handlowych, czyli na przykład jeżeli też wysyłacie newsletter, ale informujecie o swojej działalności gospodarczej, czy reklamujecie się w jakiś sposób, jeżeli chodziło ci o coś innego, to o to, tak? No to konieczna jest dodatkowa zgoda. I wtedy robimy drugi checkbox i wpisujemy, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez tutaj nasze imię, nazwisko, dla celów handlowych na podstawie artykułu 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. I wtedy możemy wysyłać informacje handlowe związane, czy oferty handlowe też związane z naszą działalnością. I ograniczenie jest takie, że bez takiej zgody wyrażonej wprost nie możemy zgodnie z prawem takich informacji wysyłać, czyli to jest taka ochrona przed spamem, bardzo szeroko zakrojona. Ale dużo firm, na przykład mailowych, w ten sposób interpretuje tą zgodę, że możemy wysyłać teraz wszystko, albo nie możemy wysyłać nic. Bo ofertą handlową tak naprawdę musimy uzyskać zgodę na przetwarzanie tego adresu mailowego. Mhm. I my nie wiemy na przykład, czy osoba prywatna do firmy musi mieć zgodę, czy firma do firmy musi mieć zgodę, czy konsument do konsumenta musi mieć zgodę. Jest taki chaos prawny, dlatego pytałem się, czy jest interpretacja nowa, bo nic nie wie na chwilę obecną. To z tego, co kojarzę, właśnie jak jeszcze pisałam ten tekst jakieś 3 tygodnie temu, czy miesiąc temu, to nie było żadnej interpretacji dodatkowej. I właśnie nawet nie było dostępnych komentarzy, ani orzeczeń, wiadomo, bo to jest nowa regulacja, które by mogły ukierunkować którą i stronę. Bo rzeczywiście to jest dylemat taki, że nie bardzo wiadomo, czy każdy od każdego powinien, ale z interpretacji tej ustawy prawa telekomunikacyjne wynika, że i od konsumenta, i od osoby prawnej, jeżeli współpracujemy z jakimś przedsiębiorcą, to też powinniśmy pozyskać zgodę na wysłanie takich danych. To jest niemożliwe. To jest bez sensu. Nie wiem, czy nie jest możliwe, ale jest bez sensu. To akurat z tym się zgadzam w zupełności. Okej, dziękuję Karolina. Dziękuję bardzo.